mają szansę, pisząc na ten mail, przedstawić swój problem. Przedstawić te wszystkie elementy lekceważenia mieszkańców, obijania się od murów, a czasami od bramki tego urzędu. Akcja Skarga na Jaśkowiaka działa niecały tydzień. W tym czasie pojawiło się już ponad 200 wniosków. Dla mnie jest szczególnie istotne, że część osób nie ograniczyła się wyłącznie do tego, żeby przedstawić swoje żale czy też sytuacje, w których zostali zlekceważeni, ale przedstawili problemy, które zauważają. Wnioski ze skargami dotyczyły takich spraw jak m.in. niewłaściwej pracy Straży Miejskiej czy zanieczyszczenia Nowego Rynku. Mieszkańcy wskazywali też na dziury, dziury, dziury. Polecam zrobić spot dotyczący tego problemu na Alejach Niepodległości, na innych ulicach również. Kiedyś Poznań słynął z czystości w miejscach publicznych. Po 1989 roku sytuacja uległa pogorszeniu, a w okresie objęcia urzędu prezydenta przez pana Jaśkowiaka zupełnie zaniechano sprzątania mniejszych ulic. Rozumiem, że w miejscach remontów trudno jest utrzymać porządek, ale na szczęście całe miasto nie jest rozkopane i otaczający nas wszędzie brud i bałagan rzutuje na obraz miasta. Również brak konsekwencji w wykonaniu sprzątania odchodów po swoim psie przez właściciela. Nie idzie otworzyć okien w godzinach wieczornych, gdyż Romowie palą tam meblami, a szkodliwy dym wieje na winogradzkie osiedla. Kontrkandydat obecnego prezydenta przekonuje, że wnioski przeanalizuje. Jeżeli się one potwierdzą, te zarzuty, które zostały przesłane przez mieszkańców, to wyciągnę konsekwencje służbowe, jeżeli zostanę prezydentem. A kampania wyborcza przecież trwa i obydwaj podczas tej gry wyciągają własne asy z rękawa. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej obecny prezydent otrzymał poparcie ze strony Nowej Lewicy. W tym drugim etapie będziemy wspierali w kampanii wyborczej kandydata demokratycznego. To już kolejne partyjne poparcie obecnego prezydenta Poznania. Przez te 9 lat, no, podobne trochę do tych relacji w takim związku włoskim małżeńskim. No, czasami iskrzy, ale generalnie rzecz biorąc, to jest to naprawdę duży poziom uczuć i to wszystko naprawdę na końcu daje dobre efekty. Dla jednego i drugiego kandydata na prezydenta efekty prac przedwyborczych jak na razie są zadowalające. Zapytaliśmy się również o to, jak odnosi się do skarg niezadowolonych mieszkańców, o których wspominał jego kontrkandydat Zbigniew Czerwiński. To jest takie typowe działanie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie pomówię, jakieś insynuacje. Druga tura wyborów odbędzie się w najbliższą niedzielę. To wtedy ostatecznie poznamy nazwisko kolejnego prezydenta Poznania. A już jutro obaj kandydaci zmierzą się w debacie WTK. Początek programu o 19:30. Aleksandra Herudzińska, Puls Dnia.